ćwiczenie mięśni klatki piersiowej na przyrządzie ławki skośnej z użyciem gum, które dotrzymujemy w standardzie oraz od razu to samo ćwiczenie, zrobimy tak zwane wash and go. To samo ćwiczenie także pokażę z użyciem dodatkowej opcji, także gumoporowej, ale już o średnim naprężeniu 7 kg. I tak jak mówiłem wcześniej, czasami tak się zdarza i z Blast USA właśnie te dodatkowe gumoporowe o średnim naprężeniu 7 kg daje już w standardzie z ławką. Kiedy należy tego szukać, to należy przede wszystkim szukać nasze akcje i opisy, czy właśnie razem z tą ławką już w standardzie są dodatkowe takie gumy o średnim naprężeniu 7 kg. Jeżeli ich nie ma, możemy oddzielnie tylko i wyłącznie takie gumy zakupić na naszych pozostałych aukcjach. OK. O co się rozchodzi? Pierwsze ćwiczenie z gumami standardowymi o średnim naprężeniu 3 kg. Typowe gumy tak dla kobiet. Takie właśnie ćwiczenie możemy sobie wykonywać na mięśni klatki piersiowej, tak zwany cape crossover, czyli tak zwane, nie wiem jak to jest po polsku, bodajże brama górna. I to samo ćwiczenie zrobimy też takiego flya, ale już z gumami oporowymi o średnim naprężeniu 7 kg. Ćwiczenie można powiedzieć już typowo troszeczkę bardziej męskie, troszeczkę inaczej do tego ćwiczenia się ustawię. Gumy jak widać już są zamocowane. No i od razu wam powiem, jeżeli wykonuję to ćwiczenie, tak, muszę się odpowiednio ustawić, czuć już tą różnicę, czuć to większe naprężenie i są to na pewno gumy oporowe, gdzie mężczyźni przy tym ćwiczeniu na pewno będą zadowoleni. Oczywiście nie jest to, nie są to oczywiście jakieś super profesjonalne gumy, ale do takiego domowego treningu w zupełności wystarczy.